was bardzo serdecznie z tej strony FIFA TV XD. Dzisiaj będziemy kontynuować karierę bramkarzem. Symulujemy mecz Widze Europy z Patryk Tyste. Więc zaczynamy. Cruze. No i koniec spotkania, wynik 4-0. A więc będziemy grać z Hertha Berlin. No przecież należy do dobrych zespołów. Tak będziemy mogli być, a oni będą tak na żółto. I zaczynamy. Bo to jest dosyć groźna akcja. To będzie gol! To jest wasz rzut rożny. Jak go wykorzystają? Gol! Gol, Rafael! Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Gol Rafaela. Szału. Oj, to jest groźne! Bronie! Dobrze. Wybijaj! I gol! Co to było? Stoker! Co to było? Bronie! To już wolny. I koniec spotkania, wynik 1-1. Przy takiej bramce. A więc dalej przez te jedno. No i symulujemy mecz z Bayerem Leverkusen. Graliśmy. Tak, wynik 2-1. No i symulujemy mecz Widzę Europy z Levante. Kończy co? I koniec spotkania, wynik 2-1 dla Borussii Mönchengladbach. Symulujemy niestety ten mecz z Schalke, więc odpadamy. Odpadamy. I wynik 1-0. Odpadamy z turnieju. I jeszcze Augsburg do symulacji. Koniec spotkania, wynik 1-0. Graliśmy z Augsburgiem. Za chwilę gramy mecz z Werder Bremen. Może nawet ostatni mecz w Borussii Mönchengladbach w tym sezonie. Zaczynamy ten mecz. Czy wygramy? Liczę, że tak. Dobrze, oni będą na czarno. Liczę, że ta dobra forma przełoży się na wynik. I zaczynamy. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. I strzał, strzał, strzał. Nie ma gola! Co za hardcore! Nie. No i mnie wyciągnęli. A moja obrona zachowała się jak obrona jakiego zespołu. Co? Obraniak? Że what is this? Jak on to? Ale czy zdecyduje się na podanie? Obraniak? Czy to wykorzysta? Oddaje strzał! Co? Co za bramka? Nie, 3-0. Znów Ludovic Obraniak. Polak. Nie no. Bez jaj, Petersen. No ludzie, co ja mam robić, żeby nie wpuszczać? I bramka. Nie! I koniec spotkania, wynik 4-0 dla Werder Bremen. W środku sezonu są potrzebne jak tlen. Tak,
teraz właściwie będą mieli problemy z oddychaniem. Dalej. A więc symulujemy jeszcze mecz ze Stuttgartem. Na razie odrzucałem tonę ofert. I koniec meczu, wynik 1-1. Więc przechodzę. I w następnym odcinku mecz z Klimarnok oraz prawdopodobnie mecz z Aberdeen. A za wspólnie spędzony czas dziękuję FIFA TV. Do następnego razu. Żegnam. Cześć! Slaving it.